Dzień dobry, kłaniamy się po przerwie. Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, rozmawiamy o Marszu Niepodległości, tegorocznym Marszu Niepodległości, który miał być rajdem. Ostatecznie organizatorzy, uczestnicy zostali przy tradycyjnej formule marszowej, spacerowej, no i zakończyło się czasami tragicznie. Czasami te sceny rzeczywiście były wstrząsające, a o tym, jaki będzie następny Marsz Niepodległości, będę rozmawiał z Państwa i moimi gośćmi. Tak jak w pierwszej odsłonie są z nami nadkomisarz Dariusz Loranty, były policjant, dzień dobry raz jeszcze, i Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Dzień dobry. Panowie, no nie możemy mieć tutaj złudzeń. Rzeczywiście ten marsz rzuci jakiś cień na kolejne tego typu wydarzenia na przyszły rok i z pewnością, gdy będziemy dyskutować, gdy być może spotkamy się w tym samym gronie, w tym samym studiu za rok, będziemy zastanawiać się tuż przed samą inicjatywą 11 listopada, jak to będzie wyglądało. Czy te sceny na moście Poniatowskiego, czy te sceny przed Empikiem powtórzą się? Jak to będzie waszym zdaniem? Czy rzeczywiście te spokojne marsze z ostatnich lat to już przeszłość i będziemy mieli do czynienia z sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia, jak to się ładnie określa w mediach społecznościowych czy w publicystyce, z sytuacją z późnego Tuska? Mateusz Kosiński. Panie redaktorze, no rzeczywiście tutaj widać pewnego rodzaju konflikt, może odejście od siebie radykalnej takiej prawicy ulicznej, która w jakiś sposób akceptowała rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo to można powiedzieć, że to była po prostu forma akceptacji. Tylko że pamiętajmy, że jesteśmy w momencie takiego mocnego napięcia politycznego. Okres pandemii, pierwszy raz w historii wielu młodych ludzi jest to okres takiego oderwania od tej rutyny życia codziennego, gorące wydarzenia polityczne, ciągów wyścigów wyborczych, wydarzenia uliczne związane z kwestią aborcji, wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To wszystko spowodowało, że rzeczywiście te napięcia społeczne są. No, mam wrażenie, że dochodzi do pewnego przesilenia politycznego i to wszystko może wywoływać u tych ludzi frustrację, agresję. Czy będzie tak za rok? Czas pokaże, no bo tutaj sytuacja pandemii jest tak postępowa, to się wszystko dzieje tak nagle, że ciężko przewidywać, jak będzie życie społeczne wyglądać za pół roku, za rok. Więc ja bym na pewno nie stwierdził, że od teraz zawsze Marsz Niepodległości będzie wymierzony antyrządowo, antypolicyjnie, antypaństwowo. Na pewno w sytuacji tego gorącego klimatu politycznego może dochodzić do tego typu wydarzeń, dlatego warto by tutaj politycy również zastanowili się nad grzaniem pewnych nastrojów społecznych, bo ja jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji uznaję za błąd w momencie pandemii, w ogóle podejmowania jakiejkolwiek dyskusji na tego typu ważne sprawy w okresie pandemii nie powinno mieć miejsca. Ale mówię, ciężko wyrokować. No nie możemy stwierdzić, że mieliśmy serię spokojnych marszów niepodległości, teraz będzie seria zadym, bo to nie jest wcale tak powiedziane. Mówię, pamiętajmy, że w tym roku marsz odbył się naprawdę w specyficznym czasie i w momencie bardzo gorących nastrojów społecznych. Oczywiście czas jest specyficzny, a jak pisał Wyspiański, listopad niebezpieczna dla Polaków pora. No i w tym roku rzeczywiście mamy ucieleśnienie tych słów. Wszyscy widzieliśmy, co działo się na ulicach Warszawy, również na ulicach innych miast, bo to, o czym mówił Mateusz Kosiński, rzeczywiście znalazło swoje potwierdzenie również podczas strajku kobiet, podczas serii protestów, która przetoczyła się przez ulice niemal całej Polski. Pytanie teraz do Dariusza Lorantego. Jak to będzie wyglądało teraz? Czy rzeczywiście ten czas, ten trudny 2020 rok jest szczególny i po prostu te nastroje społeczne są teraz naprawdę już podkręcone do granic możliwości, bo mamy pandemię, mamy spór dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a oprócz pandemii mamy przecież różne obostrzenia, które sprawiają, że ludzie są zamknięci w domach i gdzieś ta energia musi znaleźć swoje ujście. Oczywiście nie chcę tutaj usprawiedliwiać różnych wyczynów tej czy innej strony, no ale może gdzieś tutaj jest przyczyna takich, a nie innych zachowań. Szanowni Państwo, mnie jako uczestnika życia społecznego nie bardzo ma znaczenie te pewne usprawiedliwienia, które oczywiście z socjologicznego punktu mają znaczenie, bo oczywiście możemy bronić uczestników tych burd, że policja była zachowawcza, gdy tak zwany strajk kobiet atakował kościoły. Proszę Państwa, od tego nowoczesne państwo ma podział na swoje służby i system prawny, żeby tego typu przedsięwzięcia były bezpieczne dla jego uczestników. Od tego jest. Oczywiście z całą pewnością jest różna kultura ludzi w nim uczestniczących. Ja bym tutaj porównał do białoruskich protestów, gdzie, proszę Państwa, ludzie protestujący zdejmowali buty wchodząc na ławkę, żeby zaprotestować. U nas mamy, co by nie powiedzieć, czy sympatyków, czy niesympatyków tej opcji, czy tamtej opcji politycznej, ale mamy grupę młodzieży po każdej stronie, w każdym rodzaju protestu, zarówno tej lewackiej, utożsamianej z tą słynną Antifą, jak i po prawej stronie silne grupy kibolskie, które bardzo chętnie przyjeżdżają się celem sprawdzenia się z policją. Dla mnie jako uczestnika to nie ma znaczenia. Ja oczekuję sprawnej reakcji organów państwa i skutecznej egzekucji prawa. Oczywiście domagałbym się jakiejś formuły wyjaśnienia tych zdarzeń, nie nawet przez prokuratorskie, bo prokuratorskie to są te pojedyncze działania, czy policja prawidłowo działała w tym wypadku, takiej może powiedzmy komisja ekspertów, nie polityczna, żeby nie było wątpliwości, bo te komisje polityczne naprawdę niewiele wnoszą, a tylko są kotłowaninami przez poszczególnych posłów swoich postaw. Czy było to prawidłowo zabezpieczone? I oczekuję, że w przyszłym roku, który będzie cięższym rokiem, szanowni państwo, nie miejmy złudzeń, z ekonomicznego punktu widzenia, będzie na pewno wyższa stopa bezrobocia, będzie szereg innych rzeczy. Czasy ogromnej prosperity i niewyobrażalnego dobrobytu troszeczkę się obniżą, szanowni państwo, więc ten tłum będzie... Ale to państwowe organy plus organizatorzy mają tak uzgodnić, żeby uczestnicy czuli się bezpieczni, a miasto nie było niszczone. Słuszny apel. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a skoro mówimy o tych różnych ekscesach, jakie niewątpliwie miały miejsce na trasie podczas marszu, czy też jako wydarzenia niejako towarzyszące tejże manifestacji, bo zapewne organizatorzy zaznaczą, że to nie był ich cel, więc poprosimy o krótki materiał filmowy, który zilustruje to, co działo się właśnie przed salonem Empiku w Warszawie. Proszę, nawet mieliśmy ujęcie w slow motion, jak to napisał jeden z internautów, brakowało tylko krzyku "This is Sparta". No rzeczywiście wyglądało i śmiesznie, i straszno, no ale takie są sytuacje podczas tych wydarzeń, tych różnych inicjatyw, jakie są związane z obchodami 11 listopada. Możemy się uśmiechać, ale pytanie, czy jest jakaś szansa na to, aby takie osoby po prostu z marszu wykluczyć? Pamiętajmy, że jest to naprawdę olbrzymia inicjatywa. W marszach niepodległości biorą udział tysiące osób i to tysiące, czasami dziesiątki tysięcy, jak to było w latach ubiegłych. No i może po prostu organizatorzy nie mają możliwości wykluczenia jakichś agresywnych chuliganów ze swoich szeregów, a może z drugiej strony powinni wydać jakiś komunikat: nie chcemy kibolstwa na manifestacji. Czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa? Mateusz Kosiński. Nie, mam nadzieję, że nie, bo ja jestem emerytowanym kibolem, więc byłoby mi bardzo przykro, gdyby tutaj organizatorzy tak powiedzieli. Chcemy kiboli, ale chcemy ich edukować, chcemy, by swoją energię wkładali w inne rzeczy i uważam, że jak gdyby nasze pokolenie takie, które gdzieś tam się wychowywało w latach 90., trochę później, które gdzieś tam z tego kibolstwa się wywodzi, uważam, że mam nadzieję, że odegra wielką rolę jeszcze w Polsce, tylko że oczywiście w pewnym momencie jednak dokonując jakiegoś rachunku sumienia i przechodząc za grzechy. Panie redaktorze, ja powiem tak, no przede wszystkim tutaj cały czas rozmawiamy o tych sytuacjach spod Empika, które należy oczywiście potępić, ale też no były sytuacje, tak jak chociażby tam te pałowanie ludzi na jednym z dworców. Tutaj troszkę jeszcze brakuje dyskusji, bo jak gdyby no jest jasne, że jeżeli ktoś rzuca racą w policjanta, no to ciężko go po prostu bronić. Tylko że było właśnie jeszcze sporo takich sytuacji, gdzie właśnie no widzieliśmy te sceny pod Stadionem Narodowym, na jednym z dworców, gdzie też pobito dziennikarzy. Jeden z aktorów, który wracał, w ogóle nie miał nic wspólnego z Marszem Niepodległości, też przecież został ciężko pobity. O tym też należy rozmawiać, no bo ja rozumiem, że Ja rozumiem działanie takie właśnie na miejscu, coś się dzieje, tak? Jest odpowiedź policji, tylko że później po marszu ja to miałem wrażenie, że to jest jakaś po prostu forma zemsty na tych, którzy wracają z tego marszu i niekoniecznie musieli rozrabiać. Druga sprawa, no rzeczywiście zawsze manifestacje polityczne, czy to ma miejsce we Francji, gdy ludzie wychodzą... Wejdę w słowo, teraz właśnie możemy zobaczyć na naszych ekranach sytuację, o której mówił Mateusz Kosiński. Widzimy tutaj policjantów, no... Wygląda to po prostu na atak. Ci ludzie po prostu idą. Jest reakcja. Widzieliśmy też przypadkową osobę, która rzeczywiście otrzymała jakieś ciosy pałkami. No ta osoba, pan po 50 na kibola robiącego rozróbę na mieście nie wyglądała i trzeba to powiedzieć wprost. Zresztą takich filmów było w internecie więcej. Obiegły szybko media społecznościowe. Nie sądzę, żeby to była akurat dobra działalność ze strony funkcjonariuszy. I może teraz przejdziemy do Dariusza Lorantego, bo mówiliśmy cały czas o pewnych zaniechaniach ze strony organizatorów, ale właśnie, czy tutaj rzeczywiście policjantów po prostu nie poniosło, no i ucierpiały przypadkowe osoby? Nie wiem, czy drogi redaktor nie pamięta takiego wywiadu pod tytułem rozścieczony, chyba był to pies musi ugryźć. Tak jest, 2011 rok, a sprawa dotyczyła policjanta Dariusza Cze, o ile pamiętam. Dariusz Cze, może nie będziemy podawać nazwiska, tyle że tam chodziło o grupy, które bezpośrednio kręciły się na mieście. A tutaj, jak słusznie zauważył Mateusz Kosiński, mówiliśmy o grupach rozchodzących się. Ja, szanowni państwo, mimo że potrafię zawsze stanąć w obronie policjanta w szczególności, tłumaczyłem państwu w zasadzie taktyki działań. Nie potrafię znaleźć słowa usprawiedliwienia. Nie rozumiem tej sytuacji. Szanowni państwo, ja też tak dostałem pałką w 1988 w Ostrowcu Świętokrzyskim i nie bardzo rozumiem, jak w dzisiejszych czasach można spowodować taką sytuację. Ja rozumiem tych tak zwanych tajniaków, czyli pracowników operacyjnych wyłapujących te osoby, na którym mamy już zebrany materiał, żeby ich osadzić, zatrzymać w policyjnej izbie zatrzymań. Ale nie potrafię zrozumieć ani logicznie uzasadnić sytuację, którą państwo pokazują w tej chwili na ekranie. Nie rozumiem, jak to się stało. Niesubordynacja policjantów, bo w mojej głowie sformatowanej przez policję nie mieści mi się, żeby sztab urzędujący gdzieś tam w oddali, czy dowódca podoperacji wydał takie polecenie. Jeżeli wydał takie polecenie... Mamy jakieś problemy z dźwiękiem. Mamy, czy się słyszymy? Halo, halo, czy się słyszymy? Jeszcze raz, gdybyśmy mogli powtórzyć. Dariusz Loranty, słyszymy się? Niestety mamy problemy z dźwiękiem. Przechodzimy w takim razie do Mateusza Kosińskiego. To, o czym mówiłeś, rzeczywiście miało miejsce. Warto o tym dyskutować. Zresztą na sytuację zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który upomniał się o dziennikarzy, którzy ucierpieli właśnie w wyniku interwencji policji. No a jednak trudno uznać Adama Bodnara za jakiegoś wielkiego sympatyka idei, czy też organizatorów Marszu Niepodległości. Więc rzeczywiście sytuacja wzbudzała zaniepokojenie. Pytanie, czy rzeczywiście jest możliwość zawarcia takiego porozumienia, takiego okrągłego stołu, a przynajmniej jakiejś narady, o której mówił wcześniej Dariusz Loranty, żeby organizatorzy, przedstawiciele policji czy miasta usiedli do stołu i zapewnili jakieś po prostu bezpieczeństwo dla ludzi, którzy przyjeżdżają, również dla tych funkcjonariuszy, którzy muszą tego dnia pełnić służbę. No, szanowni państwo, przecież mieliśmy tak na początku. Pierwsze dwa marsze po zmianie władzy politycznej, po zmianie rządu, no były super. Organizatorzy nie mają możliwości, szanowni państwo, wykluczenia pewnych osób. Chciałem państwu powiedzieć, że na każdym marszu, a badałem to, występowałem jako biegły w sądzie z tego zakresu, jest sporządzany regulamin bardzo precyzyjny, wykluczający. Straże marszu przez wiele lat wyrzucały poza obręb. Ale szanowni państwo, nie żyjemy w Korei. Nie może państwo polskie zabronić tej czy tamtej grupie tego czy tego. No nie zrobimy obozów reedukacyjnych. Na razie jeszcze lewica nie wygrała w tym kraju, żeby segregować ludzi i zabronić im takich czy innych protestów. Oczywiście mierzą mnie pewne rodzaje protestów, ale mam świadomość, że ludzie chcą się wykrzyczeć. Jeżeli przekraczają tą granicę krzyku, jeżeli ich krzyk i zachowanie jest niebezpieczne dla otoczenia, to jest obszar działania dla policji. jest obszar działania dla policji. Cieszy mnie tylko to, że mimo tej gorącej dyskusji, jaka była tutaj w studiu, zgadzamy się, że wydarzenia z jednej i z drugiej strony po prostu nie powinny mieć miejsca. Zarówno te sytuacje, ataki na policjantów, jakie widzieliśmy przed Empikiem, czy też sytuacja na dworcu Warszawa, Stadion Narodowy, gdzie widzieliśmy właśnie te też skandaliczne obrazki związane z pobiciem kilku przechodzących przypadkowo, być może również wracających z manifestacji osób. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję moim gościom. Byli nimi Dariusz Loranty, były policjant, i Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za 15 minut. Też będziemy rozmawiać o wydarzeniach związanych z Marszem Niepodległości, ale również z sytuacją epidemiczną. Do zobaczenia, zostańcie z nami.